Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo dzisiaj po raz kolejny rozmawiamy o Holandii. Ze mną jest Patryk Kulpok z podcastu Polderownia. Serdecznie zachęcam, jeżeli kogoś interesuje ten region Europy. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, cześć Mateusz, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Zachęcam do subskrypcji, do obserwowania Polderowni. Linki w opisie będą oznaczał kanał. Powiedz mi Patryku, czy król Holandii spodziewał się, że w związku z reformą podatków pensje zostaną trochę obniżone, bo czy ta informacja podatkowa spadła mu jak grom z jasnego nieba? Zapewne tak, no bo też trzeba mieć świadomość, że król wie, co się dzieje. Nawet jeżeli on de facto nie uczestniczy w rządzeniu tego rządzeniu jakby Królestwa Niderlandów, tylko w tym, że panuje jako kolejna głowa z dynastii Oranje-Nassau. Ale tak, jeżeli chodzi o to, jak najbardziej tylko trzeba przypomnieć, że z kolei są informacje już, że przez inflację lipcowe podniesienie wynagrodzeń minimalnych podniesie się o ponad 1%, bo to trzeba dodać inflację plus a poszczególne czynniki, ale tak, jakby same podatki znowu po prostu idą w górę, jednakże trzeba pamiętać, że generalnie w Holandii są dwa progi podatkowe. Pierwszy jest na poziomie 36% w skali roku, jest on mniej więcej do 26 tysięcy euro rocznie, a drugi z kolei jest to podatek od kwoty 75 tysięcy rocznie i w tym momencie jest to prawie 50-procentowy podatek, 49,5%. Czyli generalnie podatki w Holandii są dość wysokie. Są one progresywne, może nie ma aż tak progresywne jak kiedyś w Stanach Zjednoczonych, ale są progresywne i są też dość wysokie. Król Holandii i rodzina królewska zarabia sporo? To jest tak, sam Willem Aleksander, który objął tron po swojej matce. W Holandii ogólnie też od wielu, wielu lat jest tak, że królowie albo królowe nie umierają, jak było to w przypadku niedawno zmarłej Elżbiety w Wielkiej Brytanii. Tutaj dochodzi do abdykacji, do oddania korony swojemu potomkowi. No i tak, sam Willem Aleksander współrządzi już od ponad 10 lat swoją małżonką Maksimą, która, taka ciekawostka, nie jest rodowitą Holenderką, jest Argentynką. Mieli się poznać kiedyś w Buenos Aires, kiedy ona pracowała na wysokim stanowisku w banku. Mają trzy córki i oczywiście najstarsza córka Amelia jest pretendentką do tronu i ona po prostu najprawdopodobniej zostanie kolejną królową, kiedy po prostu Willem Aleksander stwierdzi, że tu już jest jego czas odejścia na emeryturę. Co zresztą obserwowaliśmy chociażby niedawno w Danii, kiedy to królowa Margareta oddała swój tron swojemu synowi Fryderykowi, ale wracając do samych kwot, generalnie na samą koronę, na samą jakby rodzinę królewską, jakby na to wszystko, co jest związane, państwo w tym momencie przekazuje rocznie około 55 milionów euro, a jeżeli chodzi o samą rodzinę królewską, czyli tutaj właśnie mamy te pięć osób, czyli mamy tutaj Willem Aleksandra, Maksymię oraz ich trzy córki, bo doczekali się szczęśliwie trzech córek i oni według danych mają zarabiać mniej więcej w sumie rocznie 11 milionów euro. Powiedz mi, czy jeszcze rodzina królewska w przeświadczeniu Holendrów to są ludzie, którzy pławią się w jakichś luksusach, bo to też dotyczy PR-u, jeżeli coś dotyka rodziny królewskiej, to czy jaka jest atmosfera wydawania holenderskich pieniędzy właśnie na nich? No, można powiedzieć, że jest taka, że 2/3 obu izb chce w końcu nałożyć podatek dochodowy na króla, ale jakby sama generalnie jakby klimat, jaki jest po prostu, jeżeli chodzi o Holandię i poddanych koronie niderlandzkiej. Sytuacja po prostu jest taka, że sama rodzina, ona nie jest jakoś bardzo tutaj taka znana też na świecie, no bo na przykład tutaj de facto po sąsiedzku, tak, Wielka Brytania jednak jest znana z tego, że jest ta królowa, czyli była ta królowa, tak, teraz jest już król Karol, ale ta cała atmosfera tej korony brytyjskiej jednak jest też jednym z takich turystycznych symboli
bo dużo po prostu osób do Wielkiej Brytanii jeździ, żeby zobaczyć te pałace, pałac Buckingham chociażby, żeby po prostu poczuć ten blicht, tak? I zresztą sama rodzina brytyjska jest dość znana też w mediach, tak? No chociażby no, wypadek księżnej Diany, kiedy po prostu ona zginęła, no to się odbiło na całym świecie, tak? Bo też jakby księżna Diana była tak bardzo znana na całym świecie, bardziej ze strony tej charytatywnej niż ze strony tej królewskiej, no ale wciąż, tak? To jednak jest to jakiś PR dla rodziny królewskiej, a jeżeli chodzi generalnie o resztę rodzin monarszych w Europie, czy to właśnie Szwecja, Dania, Norwegia, czy właśnie Holandia, czy nawet Belgia. No te rodziny królewskie są na pewno mniej znane, jednakże w tych krajach, niezależnie od tego, czy się jest prawicowym, lewicowym, czy centrowym wyborcą, jednak jakieś te poszanowanie dla tej rodziny królewskiej jest. Na przypadku Holandii, no jak kiedy Willem Aleksander obejmował tron, miał on poparcie na poziomie 80%, tylko mówimy tutaj nie o poparciu monarchii czy republiki, tylko poparcie jako on jako konkretnie jako następca tronu. No i niestety przez wiele, wiele lat, przez te ponad 10 lat jego rządów, jego poparcie spadło. Z tego, co znalazłem aktualnie według sondaży, poparcie samego Willema Aleksandra spadło do 55%, a z kolei też wzrosło z około 10-15% do prawie 30% wzrosła z kolei koncepcja od utworzenia, przekształcenia Królestwa Niderlandów w Republikę, czyli tak naprawdę do powrotu do korzeni. Kiedy to Niderlandy wyrwały się spod panowania hiszpańskiego, one wtedy były republiką, tak? I tak naprawdę do Napoleona, dopiero od Napoleona Niderlandy stały się królestwem, więc tak naprawdę Holendrzy tutaj tym powrotem do korzeni jest po prostu de facto ustrój republikański, a nie ustrój królewski. Też powiem szczerze, że z własnego doświadczenia zdarza mi się czasami widzieć osoby na ulicy czy w jakichś barach, restauracjach, w szczególności mężczyzn, którzy po prostu mają na sobie bluzę z napisem Willem de Laatste, czyli Willem Ostatni, gdzie po prostu pokazuje ewidentnie, że nawet na ulicy można spotkać takich dość otwartych republikanów, którzy najchętniej by chcieli no, obalenia monarchii. Plus sam Willem Aleksander, no tutaj też warto polecam słuchaczom i słuchaczkom, żeby sobie ewentualnie wygooglali, jak ten mężczyzna wygląda, no bo on też nie wygląda jakoś tak bardzo statycznie. Zresztą on swego czasu dostał przezwisko Król Pilsner, bo wygląda po prostu jak taki dość taki typowy Holender, albo taki typowy Niemiec, bo zresztą dynastia Oranien-Nassau ma korzenie niemieckie, jest to krew jak najbardziej niemiecka, więc tutaj no, on nie ma jakiegoś za bardzo po prostu PR-u, no bo on jest taki dość flegmatycznym facetem, no i on jest dużej postury, tak, to trzeba jednak przyznać, że jest wysokim człowiekiem, jak na Holendra przystało, można by powiedzieć, no ale sam jakby jego taki vibe, no nie kojarzy się za bardzo jakoś taką, że jest takim wzorem do naśladowania, czy do podziwiania, tak, ale tak, ale sama koncepcja monarchii jest zdecydowanie dalej wyższa niż republikanie, no ale jednak jego rządy spowodowały to, że tych republikanie jest z roku na rok coraz więcej. Powiedz mi, czy jak zareagował król, rodzina królewska na te informacje podatkowe? Generalnie oni dość rzadko w ogóle udzielają jakiejkolwiek informacji, jeżeli chodzi o jakieś po prostu to, co się dzieje jakby w kraju. Tak naprawdę ostatnią tak naprawdę ważną informacją, którą przekazał Willem Aleksander, to były życzenia świąteczne w zeszłym roku, kiedy to po prostu przez 10 minut w jednym pokoju ze swoich pałaców, po prostu wiadomo, to było nagrane profesjonalnie przez telewizję publiczną, ale po prostu ona ci za bardzo też nie... Bo wtedy jeszcze już były te koncepty, żeby opodatkować króla, on się w ogóle do tego też nie odnosił, on raczej odnosił się chociażby do wojny w Gazie, czy do innych konfliktów zbrojnych i generalnie mówił, że Holandia wciąż jest jednym z najlepszych miejsc na świecie do życia, tak z dumą, czyli to jest dalej po prostu, nawet jeżeli jego poddani chcą go opodatkować, on dalej jakby ten PR Holandii dla niego jest w jakiś na sposób ważny, więc tutaj no też jakby, no, to nie jest też tak, że Willem Aleksander może powiedzieć, nie, ja nie będę płacił podatków, no bo jeżeli obie izby w dwóch trzecich to przegłosują, pozostanie nic innego niż po prostu opodatkować króla prawie 50% podatkiem. Wiesz, sam król nie za bardzo też może nic zrobić. On nie ma aż takiej władzy, żeby po prostu dać weto. On nie może zawetować prawa w tym przypadku obu izb holenderskich. No i w tym momencie ogólnie generalnie zwrotu podatku będzie już, od całej rodziny królewskiej będzie zwrotu tak naprawdę kilka milionów euro, co jednak to może wydawać się mało, no ale też jest takie dość symboliczne, że jednak też król będzie w końcu płacił podatki, tak jak każdy obywatel, a nawet nie obywatel, bo przecież każdy rezydent Królestwa Niderlandów też musi płacić podatki dochodowe, takie same będzie płacił jak król. A jeżeli chodzi o, jak to się w ogóle stało, że obie izby w końcu się do tego przychyliły, bo można by powiedzieć, że przecież dosłownie przed chwilą Geert Wilders wygrał wybory
i on będzie być może współrządził Holandią przez następne 4 lata. Jednakże jego partia na rzecz wolności, jak najbardziej przychyla się do tego, żeby król też płacił podatki. I tak naprawdę jedynymi partiami, które się temu sprzeciwiają, jest to Partia Liberałów, czyli ta Ludowa Partia na rzecz Demokracji i Wolności, do której przynależy ten już odchodzący premier Mark Rutte, i trzy partie chrześcijańskie, dwie partie chadeckie, czyli Unia Chrześcijańska, Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny i taka bardzo skrajnie protestancka, konserwatywna partia, dosłownie partia polityczna protestantów, SHP. I te cztery partie tak naprawdę się przeciwiają podatkowaniu króla. No wiadomo, trzy chrześcijańskie partie, które są dość konserwatywne, jeżeli chodzi o koronę, bo one popierają jak najbardziej istnienie monarchii niderlandzkiej. No ale z kolei liberałowie, no można by powiedzieć, że jest to dziwne, że liberałowie popierają w ogóle koncepcję monarchii, no ale to też trzeba pamiętać, że PFD, ta partia liberalna, jest jeszcze dość starą partią i ona jest oczywiście progresywna, na przykład jeżeli chodzi na przykład o prawo do aborcji, czy prawa osób LGBT w Holandii, jednakże jeżeli chodzi o sam ustrój, to ona nigdy jakoś nie była za bardzo progresywna, ona jak najbardziej przychyla się ku monarchii. Co warto dodać, że same partie polityczne jak najbardziej mogą sobie wybrać, czy są na przykład partiami republikańskimi, czy partiami za monarchią, czy na przykład ogólnie nie mają de facto żadnego zdania na temat tego, czy monarchia powinna zostać obalona na rzecz republiki, czy nie, więc jak najbardziej tutaj nawet partie właśnie, które jednak mają bliżej do monarchii niż do republiki, one też poparły jak najbardziej pomysł podatkowania króla i jego rodziny królewskiej. Tak podsumowując, tak naprawdę też nie chodzi tutaj o króla, ale są i też najbogatsi, którzy pewnie gdzieś tam z tyłu są, powiedzmy, w jakiś sposób zdenerwowani obecną sytuacją. Trzeba tak, jednak Holandia ma ten, jest tym symbolem raju podatkowego wciąż dla najbogatszych. No i na koniec mogę dodać też słowa samego Marka Rutte, bo on z kolei powiedział, że on nie będzie jakoś za bardzo krytykował tego pomysłu, ale z drugiej strony on mówi, że to jest trochę głupi pomysł, nie za bardzo on rozumie, że żeby w ogóle zmieniać całe prawo podatkowe tylko dla pięciu czy tam czterech osób. No co dla mnie jest takim, też jest takie, że no w sumie po co ta zmiana, to też pokazuje to, jak ja po prostu FFD jednak wciąż jest konserwatywną partią, jeżeli chodzi o stosunek tej partii do monarchii, tak? Zachęcam do tego dyskusji, czy właśnie podatki w tym przypadku są słuszne, czy są za wysokie, czy może zbyt niskie. Patryk Kulpok, Polderownia, kłaniam się, bardzo dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, Mateusz. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.